Assassin. Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie na kolejnej konferencji prasowej w siedzibie Zielonogórskiego Klubu Żużlowego Sportowa Spółka Akcyjna i kolejnej konferencji prasowej związanej bardzo mocno ze składem drużyny, szansami, nadziejami na sezon 2019. Witam bardzo serdecznie naszych gości, prezes zarządu ZKŻTS SA pan Adam Goliński, pan Radosław Krawczyk, członek zarządu firmy Zakłady Bukmacherskie Millennium, a także dwaj doskonale Państwu znani zawodnicy, Niki Pedersen i Norbert Krakowiak, choć dzielą ich i osiągnięcia sportowe, i wiek, i doświadczenie. Oboje, jak Państwo widzą, ubrani są jednakowo, a to oznacza bardzo wiele. Pierwsze pytanie do Pana Prezesa Adama Golińskiego. Panie Prezesie, zanim przejdziemy do zaprezentowania nowych zawodników, mamy do zakomunikowania bardzo dobrą wiadomość. Na falobazowym pokładzie witamy nowego darczyńcę. Tak, pojawia się nowy sponsor naszego klubu. To są Zakłady Bukmacherskie Millennium z Zielonej Góry. Spółka od samego początku zaczęła funkcjonować tutaj na rynku zielonogórskim. Otwiera kolejne punkty od 14 lat na terenie całego kraju. Jest to bardzo wiarygodny, legalny bukmacher. Jak lanisterowie reguluje swoje zobowiązania. Chce z nami współpracować w kolejnych latach po to, aby wspólnie pracować na to, aby Zielona Góra szerzej była znana w Polsce i ta wspólna siła, jaką może być Falubas i taki sponsor, jakim jest firma bukmacherska Millennium, przyniosły korzyści dla obu stron. Serdecznie witam pana Radosława Krawczyka, wiceprezesa zarządu Zakładu Bukmacherskich Millennium. I pana Radosława Krawczyka poprosimy o kilka zdań, choć na pewno bliżej jest już to wiadomo, ale z pierwszej ręki od strony zarządu kilka zdań o zakładach bukmacherskich Millennium. Millennium Zakłady Bukmacherskie jest to przede wszystkim, tak jak tutaj powiedział już prezes, legalny podmiot, który działa na tym rynku już od prawie 15 lat. Rozwijamy naszą sieć punktów, obecnie mamy ich 160 w całym kraju, z tym aż 4 punkty zlokalizowane na terenie Zielonej Góry. Od prawie 7 lat również działamy jako podmiot w branży, w internecie i poprzez nasze aplikacje mobilne, także wierzymy też głęboko, że nasi klienci, którzy w Zielonej Górze odwiedzają nasze stacjonarne punkty, są również kibicami Falubazu i możemy dzięki temu połączyć jakby emocje, które towarzyszą obstawianiu zakładów bukmacherskich wraz z emocjami, które towarzyszą kibicom podczas oglądania zdarzeń na stadionie. Ale to wasza premierowa współpraca z żużlem w ogóle, w takiej skali bardziej globalnej czy makro, to dlaczego właśnie żużel, a jeżeli żużel, to Falubaz? O, może tak. Myślę, że Falubas to przede wszystkim rozpoznawalna marka, która mówi sama za siebie. Jest to klub, jeden z najbardziej prężnie działających klubów w najlepszej żużlowej lidze świata, więc tak naprawdę ciężko o lepsze rekomendacje do nawiązania współpracy. Poza tym, tak jak już tutaj zostało wstępnie wspomniane, Millennium i Falubas łączy bardzo wiele. Przede wszystkim sam fakt tego, że obie spółki wywodzą się z Zielonej Góry. My od początku zakładaliśmy tą działalność w Zielonej Górze. Mieliśmy tutaj najpierw swoją centralę, od 3 lat mamy tutaj swoją siedzibę. Jak wiadomo, Falubas tutaj związany z miastem od początku, poprzez nie tylko miasto, ale też poprzez właśnie branżę, którą tak naprawdę Falubas tworzy, branżę sportową, tworzy dla nas produkt, jakim jest żużel, a my ten produkt oferujemy naszym klientom w naszej szerokiej ofercie zakładów, czy to w postaci zakładów przedmeczowych, czy to w postaci zakładów na żywo, dlatego też jest to drugi wspólny aspekt i miarodajny dla naszej współpracy, jak również trzecia, nie mniejsza i nieważna rzecz, czyli te emocje, które towarzyszą zarówno kibicom Falubazu, którzy przychodzą na mecze, jak i naszym klientom podczas obstawiania, więc tak naprawdę nam jest niezmiernie miło móc połączyć siły Millennium Zakładów Bukmacherskich od 15 lat działających prężnie na rynku z Falubazem i dołączyć do Falubaz Family. Wspieramy również od 3 lat piłkarskie Zagłębie Lubin, także tym milej jest nam tutaj móc współpracować i nawiązać te relacje i wierzymy, że budowanie naszych marek będzie tylko z korzyścią dla obu stron. Czyli jeżeli emocje i adrenalina, czyli to, co też tu towarzyszy zakładom bukmacherskim, to płynnie możemy przejść do części sportowej. Tak.
czy jest kurs na to, jaki kurs jest na to, że będziemy w playoffach? Jeszcze kursów nie ma, bo nie mamy składów wykrystalizowanych wszystkich drużyn, ale dzisiaj jadąc na to spotkanie się nad tym zastanawiałem i mogę powiedzieć, że w tej chwili jakbyśmy mieli typować po tych składach, które znamy, to jest prawdopodobny najbardziej finał Leszno-Falubas w przyszłym sezonie. A jaki będzie wydźwięk i dwumecz, to już pokażę to. A na playoff Falubazu pewnie 1-0-1, tak? Playoff Falubazu 1-0-1. Stawiamy gdzieś w tej chwili, jeżeli się nic nie zmieni w składach, około, myślę, że wystawimy to nawet do oferty jako pierwsi. Leszno jako obrońcę w okolicach 2-20-2-30. Falubas myślę, że z tym składem będzie w okolicach 3 jako pretendent do zdobycia tego mistrzostwa, także jest na pewno na drugim miejscu. To jeżeli jesteśmy, tak jak mówiliśmy, przy emocjach, które towarzyszą zakładom bukmacherskim, no i tej trójce, o której powiedział tutaj członek zarządu firmy, to przejdziemy płynnie do części sportowej. Są z nami Niki Pedersen i Norbert Krakowiak. Panie prezesie, właśnie trzykrotny mistrz świata, trzeci zawodnik PGA Ekstraligi sezonu 2018, Niki Pedersen siedzi po pana lewej stronie. Pan w żużlu funkcjonuje już bardzo długo. Kim dla pana był i jest Niki Pedersen? To chyba prawdziwa legenda tego sportu w skali światowej. Tak, jak wcześniej chciałbym jeszcze nawiązać do trójek, bo tak do połowy czerwca to same trójki były u pana po lewej stronie mojej. Także ja chętnie widziałbym trójki dalej w jego wykonaniu i z tych rozmów, które przeprowadzałem z zawodnikiem, wynikało, że on ma wielki apetyt na trójki. Także ja wracam do swoich trójek. Natomiast jeżeli chodzi o Niki Pedersena, tak, absolutna gwiazda Speedwaya ze starych czasów, jeszcze pamiętam Tomka Globa, Krampa i młodego Niki Pedersena, oczywiście Tony'ego Rickardsona. Niki jest dzisiaj z nami tutaj i zachowuje się, jakby miał tak naprawdę 25 lat, a nie 40. I ja się z tego bardzo, bardzo cieszę. Myślę, że to jest Speedway Star w prawdziwym wydaniu, bardzo dobrze może się z nami skojarzyć z Falubazem i nam może pomóc nie tylko na torze, do czego tutaj jest w pierwszej roli, ale także wizerunkowo. I oboje tutaj, to znaczy i klub, i zawodnik, możemy fajne, dobre rzeczy robić razem. Także ja się cieszę, że mamy takiego człowieka na pokładzie. I jestem pewien, że zostawi tutaj dużo potu na zielonogórskim torze. A propos trójek, teraz mi się skojarzyło, że bodaj Niki Pedersen teraz będzie po raz trzeci w Falubazie jeździł, więc jakby wszystko układa się w jedną całość. A jeśli do tego dodamy, że jeszcze w średniowieczu trójka była liczbą magiczną, to już w ogóle jest wszystko dobrze, chociaż do średniowiecza nam daleko, ale magia liczb no, też jest czasami bardzo cenna. Panie prezesie, tak pół żartem, pół serio, a teraz już serio. To, co kibiców bardzo zawsze i dziennikarzy interesuje, to ta negocjacyjna kuchnia. O to często pytamy przy podpisywaniu umów czy konferencjach prasowych praktycznie z każdym zawodnikiem. No nie jest tajemnicą, że Niki Pedersen z racji formy w poprzednim roku i swojej klasy był bardzo łakomym kąskiem na rynku transferowym. No i na pewno nie było łatwo go przekonać. A może było łatwo do jazdy w Falubazie? Jak to wyglądało od kuchni? Ja rozmawiałem z nikim tutaj przed wejściem na konferencję i okazuje się, i to mam potwierdzenie od pana Wojtka, że to nie jest tak, że Falubas negocjował tylko w tym roku z Niki Pedersenem, ale w każdym roku od 5 lat odbywały się negocjacje, które nie skończyły się pozytywnie do tego, aby strony mogły podpisać kontrakt. W tym roku udało się, spotkań tak naprawdę było kilka, ale rozmowy były bardzo, bardzo konkretne. Strony od początku określiły swoje zapotrzebowanie i cele i okazało się, że są one wspólne. Możliwości też potwierdziły to, że taki zawodnik, taka gwiazda jak Niki Pedersen może startować w Falubazie, stąd nie były takie trudne. No i to jest dobra informacja i wiadomość, drodzy Państwo. No to chyba pora oddać głos głównemu bohaterowi. Niki, wracasz kolejny raz, bodajże właśnie trzeci przychodzisz do Falubazu Zielona Góra. Ofert na pewno miałeś wiele, ale jednak Falubaz. Co skłoniło Cię do tej decyzji? Niki, you're coming back to Zielona Góra for the third time in your Speedway career. You probably had many offers after the season. Please explain to everyone what decided that you are today in Falubas. Yeah, there's no doubt about that. Of course, you know, it was, I wouldn't say it was hectic, but it was a nice feeling that a lot of clubs, you know, had make interest. I came back for two big injuries, but I proved myself that I knew it wasn't finished. I wanted to come back to the sport and enjoy it.
and do my business, which I, you know, I did in the Polish league. It's the strongest league you can join. The reason why I joined into to Falubas is quite simple. I had very good memories from here. The club have respected me from day one, and even when I've been away for some years, I always had a nice feeling whenever I come here. The fans have still backed me up. And I think that that was the most important thing, that people think I'm a business guy and a tough sports guy, but I do see people, they remember what you've done for them before, and that was probably the biggest thing I joined to Falubas for next year. To tak, szanowni państwo, faktycznie było całkiem przyjemnie, jak po sezonie było wiele ofert, w szczególności, że wróciłem po ciężkiej kontuzji, po trudnym okresie w moim życiu chciałem udowodnić i wydaje mi się, że udowodniłem na torze i robiłem świetną robotę. Jazda sprawiała mi przyjemność. Dlaczego Zielona Góra? Zielona Góra dlatego, że to było bardzo szybkie i proste dla mnie rozwiązanie. Mam miłe wspomnienia z Zielonej Góry od pierwszego dnia w Zielonej Górze, kiedy byłem. Szanowano mnie tutaj. Nawet kiedy nie jeździłem w Falubazie Zielona Góra, to zawsze wracając tu miło mi się wspominało i rozmawiało z ludźmi. Kibice mnie szanowali i pomimo tego, że wiele jest opinii, że jestem twardym zawodnikiem i biznesmenem, natomiast u mnie ten powrót przede wszystkim jest związany z tym, że mam miłe wspomnienia z Zielonej Góry. I got one more thing. And then also I would say that the potential the club is having for 2019 looks really good. You know, the team they put together, it's a team that is strong all the way. It's not just a heat leader. I would say, you know, it can be, you know, especially between 1 and 5, right from 1 to 5, you know, we can be equal. And I think that will make the most and the strongest team, I believe, at the moment in Ekstraliga. Istotne też było to, że jeszcze chciałbym dodać kształt drużyny, która została zbudowana na ten sezon. Bardzo silna drużyna, praktycznie wszyscy zawodnicy od 1 do 5, seniorzy, są zawodnikami równymi. Daje to potężny potencjał drużynie i ta drużyna naprawdę może osiągnąć wiele. And when I mean the strongest is the in the team building, the riders that works together, you know. None of us don't really know each other that much yet, but if you look at every individual rider, you know, it's riders that wants to help each other. So I think that can lift it, you know. So we gotta have a lot of fun and then make success for the club. Tak, przede wszystkim proszę zwrócić uwagę, że ta drużyna nie jest oparta na jednym liderze. To są równi zawodnicy i mając drużynę zbudowaną na solidnych, dobrych 5 zawodnikach, inaczej to wygląda. Zawodnicy w tym momencie sobie pomagają, współpracują i to może doprowadzić do sukcesu. Niki nie znał scenariusza tej konferencji prasowej, a więc już ubiegł kolejne pytania o siłę drużyny i cały zespół, atmosferę, także możemy przejść do kolejnego punktu scenariusza. Pytanie do prezesa Adama Golińskiego. Jest z nami kolejny nowy zawodnik, nowa twarz, Norbert Krakowiak. Tę kandydaturę tego zawodnika juniora polecił, obserwował już od jakiegoś czasu mocno trener Adam Skórnicki. Co pan może powiedzieć o Norbercie? Tak, właśnie przyglądaliśmy się Norbertowi w trakcie sezonu już jakoś od lipca, mając na uwadze budowanie składu na kolejny rok. Norbert ma ciekawą historię, ponieważ dość szybko zaczął poruszać się na motocyklach żużlowych, co tak naprawdę w moim przekonaniu daje takie przekonanie, że ten człowiek wie, czego chce i tak naprawdę już jest dość doświadczonym zawodnikiem. I stworzenie takiemu komuś dobrych warunków do uprawiania sportu pozwoli mu osiągać dobre wyniki. Spotkaliśmy się z ojcem Norberta, jego ojciec też jest bardzo, bardzo zaangażowany, czyli de facto Norbert nie jest sam, Norbert ma kogoś i jest w stanie robić coś dobrego. Zatem jeszcze przy okazji, obserwując jego wyniki w ostatnim roku, gdzie na domowym torze tak naprawdę biegu juniorskiego nie przegrał, no mi daje pewnego rodzaju przekonanie, że będzie silnym zawodnikiem w naszej drużynie, a czym dalej w las, czym dłużej będzie u nas w Zielonej Górze, tym jego wyniki mogą być lepsze.
Drogi Norbercie, przychodząc do Falubazu, czy na początku rozpoczynając negocjacje, myślę, że nie sądziłeś, my zresztą też, że tak to się poukłada, będziesz debiutował przed dziennikarzami, przed kibicami za ich pośrednictwem obok Nickiego Pedersena. To na pewno też wyzwanie, nobilitacja, PG Ekstraliga. Jakie emocje tobą kierują, co czujesz, no i jakie sobie stawiasz cele przed startami w Falubazie Zielona Góra, dwuletnimi, bo jest to kontrakt dwuletni. Na pewno jestem szczęśliwy z tego powodu, że bo tak naprawdę jest to dla mnie duża szansa. Samo to, że dostałem taką ofertę z takiego klubu jak Falubas, to już dla mnie duże wyróżnienie i tak naprawdę sam gdzieś poniekąd sobie na to zapracowałem, bo naprawdę dużo pracy włożyłem w to, żeby być w tym miejscu dzisiaj. No i tak jak pan powiedział, obecność takich zawodników jak Nicki Pedersen na pewno może tylko mi pomóc i mogę się wiele od takich zawodników nauczyć, bo tak jak już było wcześniej powiedziane, każdy z seniorów jest na najwyższym poziomie i mam nadzieję, że będę mógł coś dla siebie też wyciągnąć. Tyle Norbert Krakowiak. No i pytania od państwa do Nickiego Pedersena, Norberta Krakowiaka, pana prezesa zakładów bukmacherskich Millennium. Tutaj redaktor Maciej Noskowicz. To może najpierw pytanie do Nickiego, od razu może dwa pytania. Czy nie obawia się tego, że Falubas będzie zespołem takich prawdziwych, twardych charakterów, indywidualistów i czy nie obawia się tego, że łatka, którą ma od wielu lat, czyli że jeździ przede wszystkim dla siebie, a nie dla drużyny, będzie mieć miejsce również tutaj w Falubazie i czy w ogóle on postrzega się jako indywidualistę, czy potrafi jeździć dla zespołu? So first question, Nicky, to you. First of all, how do you find yourself as a Nicky Pedersen, as a guy that is treated by everyone in Speedway world as an individual rider? How do you find yourself in such a team as Falubas at the time with five strong senior riders? And can you cooperate in a team or you prefer to stay individual? Well, I think I heard that question, you know, so many years and so many times, you know, it's even last year, one of the journalists in Tarnow asked me, you know, which, if I could join in on the team and be the leader on the team, you know, and I think just wait and see till the season start, you know, it's, I'd rather make action than make too much of a talking. And we all know this team here is about the team. Of course, I need to score my points for the team, but I just said that it's not important that I have to be heat leader all the time. If I have a little bit down on the day, then there would be another one in the top five. They would take over on the day. And I think that would help the team very much. Of course, I need to do my job. That's what they pay me for. But we're here to help each other. And everybody knows on the team that we need to help each other. So it's give and take. It's not just about me to give all the time. I also need to take from the other riders, and that would help me too. So I don't see that as an issue. I only see it as a good challenge that they saw good riders on the team. Tak, to pytanie już wielokrotnie słyszałem przez wiele lat od dziennikarzy. Podobnie byłem zapytany w poprzednim sezonie w Tarnowie. Cóż ja mogę powiedzieć? Przyszedłem tutaj do drużyny i jestem człowiekiem, który nie mówi, ale jestem człowiekiem akcji. Sezon się zacznie, zobaczycie jak będzie, ja to pokażę. Cieszę się, że jestem w drużynie silnej, ponieważ silna drużyna daje taką opcję, że jednego dnia mogę być liderem. Oczywiście muszę robić swoją robotę, zdobywać punkty, ale innego dnia mogę mieć słabszy dzień i jest w tym momencie ktoś, kto mnie uzupełni. Musimy pracować jako drużyna i mając też silnych zawodników, pięciu silnych zawodników, występuje taka pozytywna rywalizacja. O cel minimum chciałbym zapytać, jeżeli chodzi o rolę w drużynie, o ewentualną zdobycz punktową, na co kibice mogą liczyć ze strony Nickiego. And Nicky, another question regarding your racing in the next season. How minimum points you want to score? How many points the fans in Zielona Góra can get from you? Well, first of all, you asked me to not be individually, and now you ask me, you know, to how many points I think I will score. najpierw zadajecie mi pytanie, żebym nie był indywidualistą, a później zadajecie mi pytanie, ile będę punktów zdobywał. So do you want me to score a lot of points, or you want the whole team to score a lot of points? Czy chcecie, żebym ja zdobywał dużo punktów, czy chcecie, żeby drużyna dużo punktów zdobywała? A bit of both. Now it's, of course, as I said, you know, I need to do my business with my points, you know, but
I don't see, you know, it's any problems, you know. It's town of where I came from, you know, was quite weak riders. Even them, you know, I look back at and I help them here and there, you know. I only see that much easier here because we have good riders and they're fast riders, so it's easier for them to be in first corner with me together. So I just see it as a good challenge, you know. Of course, I would score a lot of points. That's my target. But we have to remember Falubas is a team and we need to do it together. But of course, I would score a lot of points. Z pewnością będę zdobywał dużo punktów. Tak reasumując, w Tarnowie była inna sytuacja, gdyż tam byli słabsi zawodnicy i pomimo nawet tej sytuacji ja cały czas się oglądałem i pomagałem. No, trudno mi jest powiedzieć, ile to będzie punktów. Będę zdobywał dużo punktów, taka jest moja rola, to jest moje zajęcie. Natomiast mamy silną drużynę, równych zawodników, równie szybkich w pierwszym łuku i będzie nam o wiele łatwiej jechać. Tak jak powiedziałem, będzie to pozytywna rywalizacja. I ponownie redaktor Maciej Noskowicz. To jeszcze do Nikiego dwa pytania, bo wspominał Niki o tym, że ma tutaj wspomnienia, jeśli chodzi o występy w Zielonej Górze. Jak postrzega Falubas dzisiaj w porównaniu z tym, co było no, lat temu, naście właściwie, bo zupełnie, w zupełnie innym miejscu jest dziś. Falubas może ma jakieś mecze, do których wraca jeszcze jako zawodnik Falubazu wtedy. A drugie pytanie o Grand Prix. Czy brak Nikiego w Grand Prix w jakim stopniu zmieni przygotowania sprzętowe, logistykę do sezonu? Czy to ma jakikolwiek związek, brak jego w Grand Prix z przygotowaniem do sezonu w Falubazie? Niki, this is your third time in Falubas. Can you compare now the Falubas, present Falubas, to the Falubas from past? And have you got any good memories or any memories? Well, I think the spirit, you know, is always the same from here, you know. It's a lot of people, those two guys there, you know, they were also there when I was here, you know. It's I think you can always compare, you know. It's the fans, you know, I've seen still a lot of fans, it's the same, you know. It's but it's a new time, you know, a new generation. But I'm moving on with the times. I'm not really looking back, you know. I have the good memories in my back, but I'm looking forward, you know. It's you cannot live on your off your memories. You need to make action, and that's what I'm focused on in 19 with the team. Tak, ten duch Falubazu się nie zmienił, on jest, no choćby patrząc na tych dwóch gości, którzy tu stoją, oni byli jak przychodziłem, natomiast poprzednio, natomiast no, mam same dobre wspomnienia, nic tu się nie zmieniało, ten duch Falubazu ciągle był taki sam, natomiast ja wychodzę z założenia, że nie można patrzeć za siebie, żyć wspomnieniami, tylko trzeba robić akcje i iść do przodu. And now, Nikki, the second question, you are not in GGP next season. Are there any changes in your preparations for the next season because of this? It hopefully gives me more time, you know, in Poland, you know, I can do some more practice and join the club a little bit more, you know. It gives me less stress on the Fridays for the Grand Prix and stuff, and Saturdays I can come down earlier if we have to with the team and stuff. So I see it as a good challenge, you know. Grand Prix has been a good time. Never say never if you ever come back again, but at the moment now I focus on 19 on the league wise, and I'm sure we you know, preparation would of course be less, you know, a few less meetings, less stress with the Grand Prix, and hopefully we can bring that on a positive for the Ekstraliga. Tak, no przede wszystkim brak Grand Prix tutaj uwalnia aspekt czasowy Nikiego. Będzie miał więcej czasu na przygotowanie, na skoncentrowanie się na ligach, mniej stresu. Na pewno to wpłynie do tego, że będzie bardziej dyspozycyjny, choćby na przejazdy do Zielonej Góry, na Ligę Polską. No tak jak powiedział, to powoduje mniej stresu, okej, może parę mniej spotkań do odjechania, ale z drugiej strony więcej czasu na przygotowania. Jak mówiliśmy o trójkach, to po raz trzeci chyba ostatni redaktor Noskowicz. Ja jeszcze pytanie do nowego zawodnika w barwach Falubazu. Chciałem pana zapytać, jak będzie pan postrzegał swoją rolę w Falubazie, biorąc pod uwagę fakt, że jednak rzucam taką tezę, może się pan zgodzi bądź nie, ale liczby nie są chyba no, taką dobrą rekomendacją, bo jednak w pierwszej lidze średnia 1,29, 45 w pierwszej lidze i raptem przeskok, jeśli chodzi o Ekstraligę, o Falubas. Na jakiej podstawie możemy wierzyć, że pan będzie silnym punktem Falubazu? O. Jeśli chodzi o średnie, to też myślałem, gdzieś tam coś wyczytałem i faktycznie w tym sezonie miałem też kilka meczy, gdzie wiozłem punktowane pozycje i popełniałem gdzieś błędy i dużo tych punktów też potraciłem.
ale tak naprawdę uczymy się cały czas na tych błędach i wiem, że nie jestem tym samym zawodnikiem, co na przykład na początku tego sezonu, tylko zebrałem dużo tego doświadczenia w pierwszej lidze. I tak jak już mówiłem, samo to, że zainteresowały się mną kluby z Ekstraligi, było dla mnie też taką informacją, że ten sezon nie był taki zły, więc na pewno dobrze będę przygotowany do tego sezonu pod każdym aspektem i będę dawał się wszystko. Mam nadzieję, że będę dorzucał cenne punkty do drużyny. Dziękujemy bardzo. Jeśli nie ma dalszych pytań, to dziękujemy za tę część spotkania. Oczywiście nasi bohaterowie są do Państwa dyspozycji w rozmowach indywidualnych. Dziękujemy.